Więc tak, to jest profil zawodniczki pierwszoligowej. No i jak ona się odnosi w meczu, jak ona się odnosi w życiu, na czym jej zależy. Przypominam, że to jest składowa natury temperamentu, czyli z tym, jaka fizjologia jest, jakie neurotransmitery, z czym się urodziła, modelu osobowości, czyli w jakim środowisku dorastała, i suma tego to są modele zachowań. Egoizm na poziomie 29%. Egoizm tutaj jest taką wypadkową tego, że staram się, kiedy zostanę zauważona. Czy zauważona będę mówił w rodzaju żeńskim, no bo respondentką jest tutaj Justyna. Chcę być zauważona, wtedy zrobię. Zależy mi na tym, żeby dobrze wypaść. Zależy mi, żeby to mnie ponieśli dalej. Ja mam na przykład duży egoizm. Ja mam na poziomie 72 około. I u mnie się to wyraża tak, że kiedy jestem doceniony, wymyślam nowe pomysły. Pozycje też, ale nauczyłem się, że już nie skłaniam się do pochwał innych, tylko nauczyłem się sam doceniać, więc można powiedzieć, że jestem cały czas w przepływie takim przyjemności. To jest jeden człowiek. Niezależny. Akurat w tym narzędziu trener dostaje dwa raporty. Jeden atlet, drugi coach, czyli jakby trochę inaczej one są później ukierunkowane. My omawiamy ten jakby z punktu widzenia trenera o zawodniku. Tak to widzimy. Mój egoizm się objawia jeszcze tym, że ja lubię ludziom udowadniać, że jestem lepszy. Justyna tego nie ma. I na przykład jako moja asystentka w tej chwili, ja się nie boję, że Justyna powie, to ja wymyśliłam, to ja coś i tak dalej. Czyli ona nie ma takiej siły wewnętrznej, żeby skraść to, żeby się pod tym podpisać. Bardziej jako ten support, jakie to wzmocnienie. Nie wiadomo. Druga rzecz, self-care. Self-care to jest układ dbania o siebie, różnego rodzaju prewencji, zachowań zapobiegawczych. To są takie działania, że przewiduje ryzyko. Czyli tak jak gdybym ja miał nisko, nie pamiętam jak ja mam, to ja bym gnał do przodu, trzeba, słuchaj, za 2 godziny masz być tam i trzeba to zrobić. A zawodnik z dużym self-carem, czy osoba, ona najpierw przemyśli, zrobi to powoli, nie wskoczy w ogień, można powiedzieć. Taki z bardzo niskim self-carem, to wiedzie 1 na 5. Nieważne co się stało, po prostu czy mu połamią nogi, czy rozbije głowę i tak dalej. Mały self-care, nic. Nie wiem. A ten 99, po prostu zanim go zmusi, żeby wskoczył w ten ogień, to on tam 100 razy coś tam zrobi. Kolejny, ekstremizm. Ekstremizm to jest przekraczanie granic. Cały czas dążenie do tego, żeby było więcej, 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 mocniej, mocniej, mocniej. I to u Justyny jest 38%, czyli to jest taki dobry, jakby dobry środek tabeli. Czyli Justyna czasami jest zdolna do poświęceń, że jeżeli byłaby sytuacja, Justyna, 2 noce trzeba przepracować i tak dalej, jedziemy, ona tych nocy nie prześpi i będzie wymagała od siebie i od innych. Oczywiście naturalnie jest tak, a adoptowanie do tego będzie coraz mocniejsze. Maksymalnym ekstremistą był profesor. On miał ekstremizm na poziomie 99%. Cokolwiek się wydarzyło, profesor uważał, że jeszcze można więcej, jeszcze można poprawić i tak dalej. Ja się też tego nauczyłem i to jest cecha, no, i trudna, i przyjemna. Przyjemna, bo cały czas coś pójdzie do przodu. Trudna, no bo cały czas jesteś z czegoś nie do końca zadowolony. Cały czas masz to odczucie, że można było więcej zrobić. Perfekcjonizm Justyny. Perfekcjonizm Justyny to jest dbanie o szczegółach, robienie wszystkiego dokładnie, niepomijanie wątków. Tak jak ja już z racji układu różnego też jestem perfekcjonistą, bo lubię, sami widzicie jak to jest w szkoleniu, że tam nie ma półśrodków, czyli to też jest pewien ekstremizm. Ale ja już nie mam czasu pilnować wszystkich rzeczy. Ja już muszę pomijać, ja już muszę puszczać. Ale wiem, że daję to Justynie i po mnie Justyna, można powiedzieć, wyczyści dokładnie. Na początek naszej współpracy było tak, że na przykład konsultowaliśmy 20 osób, konsultowały jakiś temat. I finał sprawy był taki. Pytam, Justyna, co ty myślisz? A Justyna robiła tylko tak. Ja już wiedziałem, że nie muszę z nikim konsultować. Już wiedziałem, że to jest to, czego szukaliśmy. Bo jej perfekcjonizm, jej dbałość o szczegóły też przefiltrowała to już wszystko na to poziomie. Justyna 10% mocy rywalizacji. Competitive power, moc rywalizacji. Michael Jordan, Mariusz Konopacki i innych tam wielu zawodników ze sportu mają bardzo duży ten układ mocy rywalizacji. Czyli na przykład zawodnik
przegra, od razu chce się odegrać. Zrobi wszystko, żeby wygrać, nawet jakieś tam niedozwolone sprawy. I teraz jak ta Justyna się uchowała jako czołowa zawodniczka pierwszej ligi, skoro ona nie grała? Ona nie miała potrzeby być w tym, żeby wygrywać. No, innymi cechami. Czyli można powiedzieć, ja ostatnio tak sobie rozmawialiśmy, że Justyny uczyły inne dziewczyny życia. W takim rozumieniu, że ma bardzo wysoką inteligencję emocjonalną i stąd jakby zawsze, że lubiana w drużynie, że jakby nieoficjalnie kapitanka, że często akceptacja jako drugi asystent trenera, trener trenerem, ale Justyna jest tak naprawdę trenerem i gdyby trenerzy... No tak, ale to nawet gdybyś nie miała formalnie, to i tak wszyscy wiedzieli, że ty. Bo wiesz, na przykład Lucy. Lucy mogła być kapitanem, bo za zasługi, ale i tak wiedzieliśmy wszyscy, że Lucy przyjdzie. Tak, a i tak Lucy od najlepiej szkoli w tej chwili, ma grupę zakładam i tak najlepiej, no tak jak my, ale jest niesamowitym przykładem. Zresztą Lucyna została trenerką kadry polskiej, nie wiem czy wiesz, a jak nie wiesz, to niedługo się dowiesz. Rytmi flow to jest takie wejście w rytm dla zawodników. Wiadomo, że zawodnicy, którzy szybko wchodzą w przepływ, w taki moment koncentracji, mogą robić to szybko. U Justyny jest to w tym fajnym przedziale takim, że ani dobrze, że nie źle, ani nie skrajnie w żadną stronę. Skupienie na celach. Justyna musi mieć cele. Są zawodnicy, którzy działają do sytuacji cały czas, a Justyna musi mieć zapisane i tak dalej. I z 2 lata temu mówię, Justyna siadaj, wzięła dzienniczek i zapisała 18 celów do zrobienia i uwaga, ona te cele wie gdzie ma, dalej je pilnuje i gdzieś tam powoli odhacza. Gdzie tak naprawdę zawodnik z małymi celami by w ogóle nie miał zachęty do tego. Kolejna rzecz to jest repetitiveness, czyli powtarzalność. Jeżeli mi się coś by nie wyszło i trzeba byłoby zrobić niemal drugi raz to samo, Justyna, ja bym miał problem. Justyna nie ma problemu, żeby zrobić drugi raz to samo, trzeci raz to samo, piąty raz to samo i szósty. Początek naszej współpracy był taki, znaczy początek, to już dość niedawno jeszcze. Mówię, Justyna, przygotuj materiał taki i taki. Justyna przygotowała materiał. Włączamy sobie Zooma, omawiamy, ja mówię tak, pierwsze skasuj, drugie skasuj, trzecie skasuj, czwarte skasuj. Wszystko. Wszystko do skasowania. Każdy z nas powiedziałby, no dla, jak to, przecież tyle się zrobiłem. Ja mówię, a Justyna, dzięki temu, że zrobiłeś wszystko źle, to wiemy, gdzie jest dobrze. Czyli znalazłeś rozwiązanie, porażka czy błąd, to jest znalezienie złej drogi, a to jest rozwój. Od razu przebudowywaliśmy to, co miało być zrobione i Justyna sobie spokojnie do tego siadała, robiła drugi i trzeci raz. I dzięki tej cesze, że ma tą powtarzalność, ja już mówię, Justyna, ty już mnie nie pytaj. Ty już nie szukaj akceptacji. Ty już się zrobiłeś na tyle dobrze, że to może pójść. Oczywiście chce się uczyć, ma tą ciekawość poznawczą i za każdym razem chciałaby to zrobić lepiej. A co z zawodnikiem, który ma bardzo niską powtarzalność? Mariusz Konopacki. Zawodnik, który gdzieś tam nawet mógłby grać w ekstraklasie i grywał, ale czołowy grać w pierwszej ligi od lat. Facet ma tak małą powtarzalność, że pomimo dobrej techniki rzutu, już wam mówię na przykładzie, dobra technika rzutu, facet oddaje 5 rzutów w meczu i 5 różnych rzutów oddaje. Jeden jest fajny technicznie, w górę, ręka, wszystko. Zaraz ta sama sytuacja wokół niego, a gość robi zerwany rzut taki. Kolejny rzut oddaje z odchyleniem. Kolejny rzut z lotem w przód. Nie jest w stanie utrzymać, jakby to się łączy też z momentem koncentracji, no bo no i sposobem prowadzenia. Jeżeli zawodnik, trener by wiedział, jaki zawodnik ma, to by wskazał cel, czyli to, co robiliśmy cały czas z dziećmi. Osadzaliśmy umysł w odpowiedniej przestrzeni, działaniu, funkcji. No, centrowaliśmy mózg, tak by należało powiedzieć, czyli jakby te wrażenia percepcyjne i 4 typy uważności jakby wyrównywały poziom zawodnika. Moment koncentracji. Moment koncentracji muszę sobie zobaczyć, żeby wam tu dokładnie powiedzieć, bo... Aj, w tą stronę pojechałem, przepraszam. Moment koncentracji, nie chcę zgubić, to jest... Odcięcie z bodźców zewnętrznych, czyli zawodnik z małym momentem koncentracji będzie podatny na trash talking, będzie podatny na kibiców i tak dalej. A takie optimum albo wysoki poziom to praktycznie on jest chłodny. Chłodny, nic go nie wzrusza, nic go nie emocjonuje, praktycznie czysty umysł, skupiony na tu i teraz i odcina te czynniki z zewnątrz. Co tam jeszcze o Justynie? Druga strona. Justyna i jej niecierpliwość.
działanie szybkie, nagłe i tak dalej. Profesor miał 99. Profesor praktycznie coś wymyślił, dzwonił, chwilę pomyślał, jeszcze raz dzwonił, atakował ze wszystkich stron, po prostu szybko, tu i teraz, nagle, takie o, nagle to dobra określenia. U Justyny cierpliwie. Ona w ogóle się nie wkurza, że coś jeszcze, posty, wie dobrze, że powinny iść posty z promocją o 2 tygodni. Justyna dzisiaj mnie pyta, no to co, wstawimy te posty? Spokojnie, powoli i tak dalej. I to jest bardzo dobra cecha, bo ona, można powiedzieć, powiem tak, to jest pilnowanie, metaforycznie, pilnowanie ostatniego wagonu. Właśnie nie hamulcowy, taki z dbałością. Hamulcowy byłby w self-care, jak miał wysoki self-care i on by wycofywał się z działania i mały ekstremizm. To byłby hamulcowy. Niecierpliwość jest taka, że profesor, lokomotywa, dawaj Tomek do pieca, do pieca, a tam wszystko nam ostatni wagon już odpada i tak dalej. A Justyna pilnuje ostatniego wagonu. Z tą małą niecierpliwością. Ona wie, że jedziemy w tym pociągu, wie, że ten pociąg pędzi, ale pamiętajmy, że tam w ostatnim jadą ludzie. Mały poziom agresji. Mały poziom agresji to jest taka, że Justynie jak nawet się dokuczy, jak nawet się uszczypnie, to Justyna nie odda. Duży poziom agresji, tylko powiesz do zawodnika coś, spojrzysz i goście wali. Praktycznie cały czas na konfrontacji, na prowokowanie i na obronie siebie. Justyna nie traktuje, można powiedzieć, komunikatów do siebie jako atak. Stąd wszyscy trenerzy ją lubili. Bo nigdy na żadnego trenera się nie pokłóciła, nie postawiła na swoim, nie tak jak Monika. Monika, tak sobie wymyślam teraz oczywiście. Monika, jeżeli ma duży poziom agresji, to terroryzowała tych trenerów. To trenerzy przychodzili na treningi i mieli stres. Co ta Monika dzisiaj poustawia po swojemu? A Justyna? Zupełnie. I dlatego wam tak dobrze w duecie. Enjoyment, uczestnictwo. Justynie duży enjoyment to jest bycie lubianym, bycie taką inspirującą osobą, chęć dzielenia się, inspirująca, taka przekonująca osoba, bycie z ludźmi i tak dalej. To jest enjoyment. Czyli 99 taki zawodnik, ja mam prawdopodobnie bardzo dużo, mi zależy być z ludźmi. Moim największym problemem w prowadzeniu zespołu zawodowego byłoby, że mam tylko 12 ludzi, tylko 12 zawodników. Ja wolę takie kursy, bo mam 30 trenerów na jednym kursie, 30 na drugim. Pojadę na piłkę nożną, mam 20-30. Mój enjoyment, bycie z ludźmi jest bardzo duży. Ale są te samotne wilki takie, które można powiedzieć w pojedynkę, przez życie i tak dalej. Ja na przykład muszę się uczyć, słuchajcie, taki paradoks. Czy nie paradoks, tylko jakie wyzwanie. Ja się muszę uczyć wychodzić sam. Czyli pójść sam na obiad do knajpy, pójść na spacer i tak dalej. Dla mnie to są trudy, to są moje cienie. Ale jakbyśmy mogli iść we dwóch, to byśmy mogli chodzić po mieście 12 godzin. Bo wystarczyłaby już mi grupa, bo mam duży enjoyment. Także u Justyny to jest fajnie, że buduje jakby tą społeczność już coraz bardziej i to wszystko robi. Bouncing back. Motywacja z porażki. Oczywiście Michael Jordan, oczywiście Adam Małysz, oni mieli ogromny bouncing back. To jest zrobienie tak długo, aż się uda. Jeżeli nie wyjdzie, to zrobię to lepiej i tak dalej. I ten Konopacki, którego też przytoczyłem, on ma taki bouncing back, że przegrał tam jakiegoś tam streetbola, sobie zagraliśmy 3-3, mimo że reprezentant Polski, to sobie tam latem pogrywamy i przegrał. Mój optymizm duży już od razu powiedział, o to dobra, to trzeba się wyluzować, już po meczu, już przerwa i tak dalej. Za pół godziny zagramy. A gość, stop. Gramy. Rewanż, od razu. Nie jest w stanie znieść. Nie wyjdzie skok Małyszowi, idzie na skocznie, skoczy drugi raz. W tym Last Dance, czy jakiś tam inny, co to było, gość robi wypowiedź. Byłem lepszy od Michaela Jordana. Bezapelacyjnie byłem lepszy od Michaela Jordana. Ale przez tydzień. Bo tydzień czasu dla Michaela Jordana to była motywacja z porażki na poziomie 300 działań, 300 obrony rzutów, 300 minięć 1-1, 300 utrzymań 1-1, 300... po prostu gość się nakręca. I ten Konopacki, jak sprawdziłem jego diska, to ja mówię, facet wybitny. Ja mówię, ile ty dostajesz? A tam tyle i tyle. Ja mówię, zapłaciłem ci 2 razy. Bo u mnie byś grał. Bo ja wiem, co powinieneś grać. Dałbym ci przestrzenie do tego, to byłby dominator. Ale co musiałem zaakceptować? Jego cienie. Jego cieniem była niska dyscyplina. Czyli, że się spóźnia, że jest nieprzewidywalny, że to, że tamto i tak dalej. Ale tak ma i tak zawsze miał. Wyrzucali go z treningu, on i tak wracał oknem.
Raz w miesiącu chłopca wyrzucali z treningu. I przez 10 lat trener nie zauważył, że on ma niską dyscyplinę z natury i inne takie rzeczy. Ale ma niski self-care, czyli można powiedzieć, zawsze musiałbym trzymać zawodnika, prowadzić jakiegoś zmiennika rezerwowego. Musiałbym znaleźć, bo 100% nie rozegra sezonu. I teraz pytanie tylko, czy się wykluczy na 3 miesiące i w jakim okresie, czy się wykluczy na pół roku. No bo nie ma siły, jeżeli gość potrafi wjechać w 5, no to rozbije tą głowę, czy skręci kostkę. Doskonały zawodnik, jakby się umiało. Dyscyplina. U Justyny dyscyplina jest taka. Justyna, na kiedy możesz to zrobić? No, jak będę miała czas. Dobra, odkładam telefon, wieczorem dostaję SMS, to zrobione. Ona ma i samodyscyplinę, i można Justynę dyscyplinować i ona to przypilnuje. Justyna się źle czuje, kiedy są sprawy niedokończone. A ten z małą dyscypliną nawet nie wie, jakie sprawy należało kończyć albo w ogóle jakie były. Także taka sytuacja z dyscypliną. Kontrola presji. Kontrola presji to tu też sobie pozwolę zajrzeć, żeby wam tu ładnie przegadać. Zachowanie keeping the cool, utrzymanie chłodu. Czyli mimo, że krzyczą, mimo, że presja wyniku i tak dalej, z dużym prawdopodobieństwem działanie będzie tak samo jakościowe, skuteczne i tak dalej. Nie będzie jakiegoś paraliżu. Czyli ten układ nerwowy, można powiedzieć, nie jest taki eksplozywny. To jest znowu dla tych D możliwe, żeby to było, dla profilu. Kolejne, zasięg możliwości tej kontroli, że tam jest performance taki duży, że bez względu jak ta presja by rosła, to ja idę razem z nią i potrafię to utrzymać. I trzecie, ekstremalna presja. Że w ekstremalnej presji też jest ok. No i tu Justyny. I tu Justyny jest 38%, czyli też się łapie między tym środkiem, załóżmy 40-60, to są takie optima, że w zasadzie nie bałbym się dać Justynie rzutów wolnych w ostatniej akcji. Bo z dużym prawdopodobieństwem one by wyszły. Czy to rzut karny w piłce nożnej i tak dalej. Ci, co tego by nie mieli, no to ogień nad bramką, no. Albo bramkarza. Preparation. Przygotowanie. Justyna lubi być przygotowana. Przecież ona przyjeżdża na obóz i tak. Przyjeżdża ze swoimi kartkami, przyjeżdża już oklejone tam szatnia numer 1, szatnia numer 2, przyjeżdża z wydrukowanymi coś tam, pamięta o czymś, dzisiaj pamiętała o mazakach, chociaż jej nie przypominałem. To są dzieci, które zawsze odrabiają pracę domową. To są dzieci, które w poniedziałek pytają pani, co będzie w piątek, bo one chcą się przygotować, żeby w piątek. To jest zawodnik, który, zobaczcie, sezon zaczyna się załóżmy 15 sierpnia. No i trener zawsze mówi, zacznij od pierwszego się przygotowywać. No to ci, co mają dobry poziom preparation, przygotują się do okresu przygotowawczego. A tacy jak Justyna, 86%, to oni się przygotują do okresu oni się przygotują do przygotowań do okresu przygotowującego. A jak ktoś miałby tego mało, no to zapomnij, on przygotuje się do wszystkiego z biegu i tak dalej. Nudne, ale jakże potrzebne. Optymizm. Optymizm to jest właśnie takie, że słuchaj, nie mogę dzisiaj, recovering mnie interesuje, czyli pojadę sobie na wakacje i spędzę czas, bo wszystko będzie dobrze. Taki zawsze patrzenie w różowych okularach i tak dalej. A Justyny nie. Najpierw trzeba zrobić robotę. Najpierw trzeba zrobić dobry trening, później można pomyśleć o odpoczynku. A ten z dużym optymizmem, najpierw odpocznijmy, a trening sam się zrobi. I znowu macie takich zawodników, którzy no, tak funkcjonują. No i inteligencja emocjonalna. Inteligencja emocjonalna, no cecha, której można pozazdrościć, a w niektórych przypadkach i innych połączeniach strasznie groźna. Inteligencja emocjonalna to jest zakres odczucie 240 emocji, czyli w tych pięciu tych gniewu, złości, radości, szczęścia, lęku, strachu, wstydu, odrazy i strachu, lęku, już nie pamiętam co tam powiedziałem, to nie, nieważne. Justyna ma całe te spektrum umiejętności. Ona potrafi, ten układ nerwowy ma tak bogaty, że hej, zobaczcie, niby taka dziewczynka, niby coś, ale wychodzi, że piękno wewnętrzne jest niesamowite. Cała szerokość. Teraz druga składowa tego, to jest odczuwanie innych. Że Justyna siądzie i powie tak, ten jest smutny, ten szczęśliwy, ten to, ten tamten i tak dalej. I trzeci parametr tego jest, może być zbawienny, bo Justyna potrafi swoją umiejętność dopasować do innych, czyli na zasadzie jakiego przeciwieństwa, takiego tempaka, takiego topora, takiego, że ten układ nerwowy jest przytępiony, komuś jest przykro, mój brat zrobił taki numer. Powiem wam, będę pamiętał do końca życia.
Udało się, mamę mam chorą i tak dalej, udało się zrobić, że mamę zgodziła się testament i tak dalej, i tak dalej. Mówię, mamo, przepisz wszystko na brata, bo to pierworodny i tak dalej. Ja będę brata wspierał i tak dalej, wszystko jest bezpieczne, ale ma być na niego. No i matka, w stanie ciężko chorym, podpisuje testament, jedziemy do brata. Ja z łzami w oczach, gardło mnie ściska, mówię, tak ważny moment dla rodziny. Mama tylko z samochodu szybę otworzyła i mówi, synku, przekazuję ci wszystko i tak dalej. Wzruszenie, kuźwa, potworne. A wiecie, co mój brat zrobił? Wydarł się jak taki dzieciak, tak na niby, nie? Zrobił w ogóle tak inną emocją, trafił w ten stan, że dramat. Zrobił kpinę. Kpinę zrobił. Mówię, Jarek, do końca życia się to zapamięta. Nie chodzi, że ja jestem gniewny czy coś, tylko ten przykład jest po prostu, nie pomyślał w ogóle drugą osobą. Przecież on powinien dwa razy matce oddać to. Emocją, w tej jednej chwili. A on zrobił numer taki, że z mojej emocji, wrażliwości i tak dalej zrobił się gniew. A mamę to chyba w ogóle nie sparaliżowało. Mam nadzieję, że ona tego nie poczuła w jakiś sposób i tak dalej. Zrobił tak, no niesamowite. I teraz co jeszcze się u Justyny to wyraża? Ale niebezpieczeństwo tego. Niebezpieczeństwo tego odwzorowania emocji czy dostosowania są podpalacze. Manipulatorzy, najwyższej klasy manipulatorzy. Ja mówię, gość rzucił zapałkę. Czyli tak, wszedł w środowisko, zobaczył, jakie są emocje, potrafił się wczuć, rzucił tak zapałkę, że sprowokował dowolny przewrót, można powiedzieć. Najbardziej na kobietach to oddziaływało. Czyli najprostszy przykład. Tu dwie pobajerzył, co sobie te dwie myślały, czemu to nie ja i tak dalej, nie? Później momentalnie tu już jest jakiś uraz i tak dalej, te mają uraz, te się cieszą i momentalnie tym pojechał w trupa, także w pięty poszły. Ale to takim tekstem, że nie wiem. Momentalnie te z tego uniesienia dostały liścia takiego, że nie wiem, a te z tego gniewu i tak dalej, ale dobrze i tak dalej. I gość tylko wrzucał zapałkę i walczyć, niech płonie. Paskudne zachowania, ale takich wybierają do polityki, a inteligentny, do polityki takich. I on nie ma wstydu, on zrobi on nie, o właśnie, nie ma wstydu, to chyba dobre określenie polityka w dużej sytuacji. On będzie rzucał, knuł i tak dalej. Nawet jak w przegranej sytuacji będzie maksymalnej przebranej, to on zaraz będzie uczucia miłości oddawał. I odwrotnie, no. Także to może być i demon, i anioł, w zależności od czego to się poprowadzi. No i teraz trzeba na tym pracować, trzeba dobierać składy do tego, trzeba na kolejnych poziomach dostosować, no mówię, tą dydaktykę, te treści. Jeżeli chcę zrobić ćwiczenie, rzucam ćwiczenie. A co to ćwiczenie? Jak ćwiczy nawet w piątkach, jakaś ćwiczenie dla 5 ludzi, a każdy inny. I stąd te regulacje w treningu, w nauczaniu inaczej, w doskonaleniu inaczej, w trenowaniu, bo to już jakby daje szansę uskutecznienia komunikacji. Teraz jakbyście zmotywowali dzieciaka w formie gry, jeżeli on ma małe skupienie na celach, a jakie on ma duże? Jak on ma niską dyscyplinę, jaką on ma dużo? Jak on reaguje po raz dobrze, jak źle? Profesora świętej pamięci, profesor Tadeusz Chudziński powiedział na swoim 6-godzinnym takim beneficie, nagrania odtwarzaliśmy z telefonu, które tam w rozmowach mówi, zawód trenera to sztuka rozumienia drugiego człowieka i nic więcej. My wam tu oczywiście programy dajemy, fikołki, wszystko, no jest cudownie, no ja już jestem tak, można powiedzieć, zadufany w sobie, że znam to, że nikt na świecie lepiej tego ode mnie nie robi, nikt na świecie ode mnie tego lepiej nie robi. Zadufany w sobie, jak jestem. A tak naprawdę do bycia trenerem to ja mam jeszcze tak daleko, że nie wiem. Ja jestem na razie instruktorem. Instruktorem ćwiczeń. Troszkę może tam już potrafię pewne rzeczy zauważyć, poczuć i tak dalej. Ale kiedy będę mentorem, kiedy będę Philem Jacksonem i tak dalej. W wielu kwestiach pewnie już dużo wiem, bo ja znałem to szczęście w życiu, że dostałem od profesora. W tym najlepszym jego okresie, który dzielił się ze mną wszystkim. Ja już studia zrobiłem przy profesorze. Całe jego bogactwo plus to, co sam gdzieś wyniosłem, plus to, co sytuacja dała, to jest to.
No i takie raporty można robić, trzeba robić i trzeba się ich uczyć. Chłopaków nie było na tym podstawowym raporcie, podstawowy jest inny. Monika, Marcin, pamiętacie, nie? To jest jakby rozwinięcie. Raport ma 28 stron. Szczegółowy opis, co się kryje pod tym, siła bodźca, kompetencje wspierające, czyli na przykład dla Justyny. Jeżeli Justyna ma małą chęć wygrywania, małe takie, nie, to ma dużą, strong, zobaczcie, w tym mocy rywalizacji ma silne wygrywanie. Justyna lepiej się czuje jednak, jak wygramy na koniec, ale ma małe zrobienie wszystko, żeby wygrać, czyli Justyna by nie sfaulowała. Justyna by nie pociągnęła za włosy w ostatniej akcji. Zdarzyło ci się kiedyś coś takiego? Nie ma szans, jest za dobra. I nie zrobiłaby, i nie ma tego, żeby być pierwszym, żeby stanąć, to ja wygrałam, to ja, tego by nie zrobiła. Zawsze by kogoś postawiła przed siebie i powiedziałaby, byłam z tobą, bo enjoyment duży, byłam z tobą, zrobiliśmy to razem. I tu jest, czym wspierać? No i tu wspierać. Po części ekstremizmem, skupieniem na celach i agresywnością tu najmniej. I wspierać preventing, to jest jakaś tam prewencja do tego. Self-care'em, przygotowaniem i powtarzaniem. Czyli Justyna moc rywalizacji może wygrać, jak się dobrze sobie przemyśli trening wyobrażeniowy. A właśnie, my nic nie zrobiliśmy z treningu wyobrażeniowego i tak dalej. To już jutro zrobimy. I te 8 struktur oceny gry. Zobaczcie, ile my gadamy o ocenie gry. A tak naprawdę nie zrobiliśmy w ogóle najważniejsze, znaczy nie najważniejsze, ale i mocnej powtarzalności. Czyli Justyna, żeby wygrać, musi pójść na salę i pieprząć 136 razy z rogu za 3. No. I wtedy to zaczyna wiara w zwycięstwo i tak dalej. Nie chodzi o wiarę, no. O sprawczość. No i taki raport później jest jeszcze wytłumaczone, to jest później dalej, różnego rodzaju wykresy. Później jest taka praca własna, w czym jesteś bliżej, w czym dalej. I tak to wszystko sobie, później arkusze własnej pracy i tak dalej. No i jestem pierwszym w Polsce człowiekiem, który to ma. I mam to od, jeśli się nie mylę, grudnia 2000 roku. Czyli cały 21 rok, nie, to nawet dłużej chyba. No załóżmy, że 2 lata to mam. No i co? No właśnie, 7. W 40-milionowym kraju. Taki raport to powinien mieć każdy w klasie maturalnej, albo nie, no, od 16 roku życia jest jakby, można powiedzieć, ten układ już jest na tyle znormalizowany, że już tam mamy pewność, bo taki raport zawsze ma ocenę wiarygodności. Jak będzie niewiarygodny, to po prostu się go robi drugi raz. Taki powinien kosztować 50 zł i być do każdego świadectwa maturalnego. Nie? Dziecko dostaje i my wiemy o czymś. I oczywiście to powinno być skorelowane w jakich zawodach i tak dalej. Co, czego potrzebujemy i oczywiście współpraca w grupie, komunikacja, model i tak dalej. No ja mam szczęście, już Monika wytrzyma jeszcze, mam szczęście, bo Justyna, tak jak profesor, ja uzupełniałem profesora w kompetencjach, dokładnie byliśmy przeciwni sobie i przez to jakby wszystkie nogi od stołu były zapewnione, to tak Justyna, można powiedzieć, jest moim teraz supportem na wojnie doskonałym. Nie wiem, gdzie to już, dobra, nie ma. Nie wiem, w którą stronę, tu w dół, aha, to źle poleciałem nawet. No, Monika? Mam pytanie, to jest na zasadzie obserwacji? Nie, to wypełniasz ankietę na 100 pytań, bo? 100 pytań. I tam jest chyba AB, nie? Bo ten test, co robił Łukasz, ten wcześniejszy, to jest, tam się wyklucza coś i tak dalej. Jest tam jakiś algorytm, klucz, że ci nawet, no, po pierwsze, pierwsze pytanie jest losowe, a później jakiś tam się ścieżka do tego robi, nie? Że to wszystko się kształtuje. Powstaje taki raport. Nie. W życiu i tak dalej. Czy on obiektywnie odpowiada, tak lub nie? Tam jest tak lub nie, albo coś innego też jest. No. Która ci jest po prostu bliższa?
No tak, tylko nie jest tak, że po prostu 100 pytań wszyscy tak samo odpowiadamy, nie? To jest tak, że jest w puli pytań pewnie jest 1000 pytań. I w zależności od tego, jak ten łańcuch, zaczynasz w jakimś losowym punkcie, ale idziesz, wiesz, tak jak w grze komputerowej, że... Nie, nie. No. Poza tym ilość krotnie cię weryfikuje to, nie? Bo załóżmy, że jeżeli dostaniesz pierwszy raz, zaznaczyłem, że lubię rywalizować, tak. No ale za chwilę masz, czyli dostajesz tylko 2%, ale jeżeli ci się to podtrzyma w kolejnych pytaniach, to ci pewnie podbije do 6, do 10, w sensie nie już nie plus 2%, tylko już na przykład drugie potwierdzenie będzie plus 4%. Ja tak sobie to, moje C sobie tak to wyobraża, nie? Bo generalnie to jest tajemnica, jak oni to liczą. Tak samo jak tajemnicą jest, jak my liczymy mecze. Bo to rok czasu to otworzymy, nie? No i na przykład chciałbym takie coś sobie zrobić. Zgłaszam się gdzieś tam, ile to kosztuje? 600 zł możesz dostać rachunek na szkołę. Czyli szukaj jakby postępu nauczyciela i, znaczy wiesz, dokształcenie nauczyciela i dostajesz taki raport. To są dwa raporty, nie? Coach i atlet. Czyli jakby jeden do, z punktu widzenia trenera o zawodnika, a drugi do zawodnika do samodzielnej pracy. Prawdopodobnie one się różnią tyle, co narracją pewną, nie? Chociaż w trenerze jest to chyba trochę więcej informacji tych szczegółowych. No, tak to wygląda. Fajne. Kolejna rzecz, którą niedługo będę robił, to są emitypy. Emitypy to jest petarda, nie? Emitypy. To jest, jak to jest? Nie cyberpsychologia, tylko jak to się nazywa? Jakieś tam modele triangulacji i inne rzeczy. Emitypy to jest układ, w którym data urodzin plus te modele plus coś, czyli taka kulminacja czy kumulacja wszystkich zmiennych jeszcze jakby no, trochę o duszy też to traktuje, ale wszystko w logice i dalekiej psychologii i naturze człowieka no, wskazuje jakby główne źródło człowieka, później 10 przestrzeni różnych, petarda. Jak z gościem rozmawiałem, to godzinę 20 z nim rozmawiałem, pokażę wam emityp, o, jak emityp wygląda. To pewnie kiedyś, jak się spotkamy. Emityp wygląda, mój emityp wygląda tak. Taki wykres i z takiego, oczywiście to jest tylko tu ilustracja, ale raport to osobna sprawa. To taki raport dokładnie wskazuje moją osobę. Jakby cel główny jest ten paragraf, czyli można powiedzieć tworzący zasady, tworzący przestrzenie, bardzo logiczny, że coś z czegoś wynika. W ogóle nawet to, że ja przekazuję wam ten system, on jest bezbłędny. Bo ja go już sprawdziłem. Czyli można powiedzieć, takim byłem weryfikatorem tego. Bo w moim na przykład modelu tutaj jest tak, że ludzie widzą ogół, a ja widzę szczegóły, których nikt nie dostrzega. Więc ja już się nad nim zastanowiłem 136 razy na wszystkich aspektach. Na przykład Monika powie, Tomek, a co z tym? Ja już się zastanowiłem, co z tym? I jeszcze na 136 sposobów też co z tym. Niby dar, ale i męczące. W ogóle każdy z nas ma takie dary. To są kolejne rzeczy, na przykład inne rzeczy. Układ wypoczynku, to Justyna z Human Design mi sprawdziła, że ja jako... W ogóle są cztery typy ludzi, to tak lekko wtrącę. Widzicie, miało być o czymś innym, a koszykówka jest tak piękna, że tak. Są cztery typy ludzi. Pierwszy typ ludzi to jest manifestor. Manifestor. Manifestor to jest człowiek, który widzi, myśli na 10-20 lat do przodu. Profesor taki był. Krok zerowy, mówiłem wam, w 98 roku się śmieli, że facet każe robić pivot i jeszcze dwa kroki do rzutu. Czyli odrywa nogę pivotującą i tak dalej. Dzisiaj to jest legal. I to jest trudne życie manifestora, bo on wie, co będzie. Drugi typ człowieka to jest projektant. Projektant, ile manifestorów jest procentowo? 9% społeczeństwa to jest manifestujących. Manifest może trwać po śmierci, to nie ma problemu. To nie musi już, po prostu wygłosił, nie? 20% to są projektanci. 20% to jest projektanci, czyli ich zadaniem jest manifest opakować w narzędzia, środki, formy, plany, struktury i tak dalej, i tak dalej. Czyli oni robią narzędzia do manifestu. 70% ludzi
to generujący, 70% ludzi, generujący sobie biorą narzędzie od projektanta i zaczynają je wprowadzać w życie, w przestrzeń. 1% ludzi to refleksujący, czyli odbicie. I uwaga, jeżeli proces był dobry, manifest był słuszny, projektant zrobił swoją robotę, generator jakby no, pracował na tym i jest odbicie manifestu, jeżeli to następuje, to jest zmiana światopoglądowa. Na świecie się zmienia wszystko. Idzie taka energia, że po prostu wszyscy myślą inaczej. Ale proces jest niezwykle trudny, zwłaszcza w tym wynaturzeniu, jakim żyjemy. No i profesor był manifestorem, ja jestem projektantem, mamy Imopexis, to jest manifest. Ja cały czas pracuję nad narzędziami, zobaczcie, no głupek. Aplikacja, systemy, kliniki, gra planszowa, książki, trzy kosze. Już Bóg wie, co my tam jeszcze wymyśliliśmy, że nawet jak ostatnio spisywałem, to ja już zapominam, co było wymyślone. Generatorzy, teraz Justyna. Adrian, wielu bliskich ludzi, którzy teraz są wokół nas, oni to jeszcze bardziej, jeszcze to bawią się tym wszystkim. I jeżeli trafimy na odbicie, a trafimy, już wiem, no bo mam, to można sprawdzić, kto jest taki, jest odpowiedź na manifest, jest zmiana. I idzie. Czyli z każdej płaszczyzny to, co was spotkało na tym kursie, to jest wasza odnowa, to jest wasza rezurekcja, już tak nawet powiem. Zresztą w moim projektantstwie jest nauczyciel kapłan profil i męczennik niestety, ale to zostawiam. No i te emitypy wyrażają się bardzo, bardzo mocno daleko i tak dalej. Na przykład to taki ludzi, który ma, bo to jest jakby układ chyba ciała, a to jest układ duszy. Jeżeli jestem zadowolony, to wpadam na nowe pomysły. Jeżeli jestem zadowolony, wpadam na nowy jeżeli jestem ceniony, jeżeli mam pochlebstwa, obojętnie czy cudze, czy własne, jestem zadowolony, wpadam na nowy pomysł. I teraz od kiedy jestem wolny i mam ludzi wspierających, ja cały czas wymyślam nowe pozycje, pomysły. To jest układ taki, że ja Justyna mówi, odpocznij, bo wtedy będziesz zadowolony, wtedy będziesz wypoczęty. To prawda, ale z drugiej strony Justyna mam to, w którym moja praca musi się odnosić do układu percepcyjnego. Czyli ja pracując i tak odpoczywam. Czyli takie perpetuum mobile. Ale nie mam wrażeń intuicyjnych. Muszę wszystko sprawdzić. Tu już nie pamiętam, co to było. To jest numer odkrywcy też taki, że moje poruszanie w świecie powoduje, że jako pierwszy coś zrobię. To mniej więcej. Czyli zobaczcie, do czego doszliśmy, że człowiek, a mamy, jesteśmy na kursie koszykówki. Dlaczego cały świat kocha koszykówkę? Bo tamta definicja działań w ataku bez piłki, w obronie bez piłki, plus z piłką w ataku i w obronie, ale tych połączeń psychologicznych jest najwięcej. Dlatego piłka nożna się wzoruje na Jordanach, Jacksonach i tak dalej, i tak dalej. Bo u nas jest to kumulacja, to jest wulkan po prostu tego wszystkiego. I wybitni coachy, filozofowie to są trenerzy koszykówki. I teraz co my zrobiliśmy? Mieliśmy diska, mieliśmy test GAFA, ten co na pierwszej lekcji mówiliśmy, profesor z tego habilitację robił. Mamy te human design, mamy MI typy, mamy extended disk zwykły, extended disk sport. I to wszystko się łączy. To wszystko się łączy. One mają tak wiele wspólnego ze sobą, że się w głowie nie mieści. To jest też jeszcze ważne, ale nie pamiętam. Muszę drugi raz sobie otworzyć, bo mam nagranie z tego. To jest ten nauczyciel kapłan umie. Tu, że uczyć, a tu, znaczy, czy jakby kapłan występować, a tu logika i droga dochodzenia. Układ rodzinny, rodzina jest dla mnie bardzo ważna, to też ciekawe. Facet mi tu powiedział rzeczy, o których nikt mi wcześniej nie powiedział. Powiedział mi, jakie mam problemy, ale okazało się, że dzięki temu, że tyle lat z profesorem, to już nie miałem problemów. Słuchajcie, nie miałem problemów. To, co były moimi cieniami, profesor już pomógł z tym wygrać, bo zaadoptowałem się od niego. Kapitalne rzeczy. Jedną rzecz tylko mam do przepracowania jeszcze. Już nie pamiętam. A, że bezwzględnie pomagam ludziom, to gdzieś tu było. Ja potrafię tak pomagać ludziom, że się w głowie nie mieści. Telefon w środku nocy o 3:00. Ja nawet gość mnie nie pytał o pomoc, a już siedzę w samochodzie, żeby mu pomóc. I też mówi, Tomek, ciebie to niszczy. Bo później jakby ty oczekujesz, że ktoś zrobi to samo.
Ludzie nie zrobią tego samego, bo są, mają inne emitypy. Cyberneurotykanie. Nieważne. No dobra, to tyle z natury człowieka. To jutro, co omawiamy, Justyna? Ustaliliśmy, że co jutro? Trening wyobrażeniowy zróbmy. 8 struktur. Zapiszcie, bo zapomnimy jutro tyle. No to na sali to już spokojnie. Omówimy mecz, to plan na jutro. Neurocybernetyka, o widzicie. Neurocybernetyka, to przyszło. Trening wyobrażeniowy. 8 struktur. Ocena meczu. No i ten system. Jak planować?